Kuba, co to za pistolety? To są pistolety do masażu. Co tu się dzieje? Przygotowuję się do treningu. Do treningu? Tak. Myślę, że do meczu już pomyśle. Bardzo poważnie. Tylko poważną ofertę. Pokaż, co tam za procedura się odbija. Nie mogę pokazać, to są tajne rzeczy. Ale przygotowuję się, żeby wygrać. Kuba nagrałem, jak idzie z tymi sprzętami, więc to nie będzie tajemnica. Ale tutaj technika używania tego jest bardzo ważna. Okej, dobra. Nie zdradzę. Nie zdradzę. Look to me. Feel great, I'm black. You look black. Appreciate it. Like wait. I'm gonna ride this bike out of here. Back to New York. Szykujesz się na podróż. Szykujesz się na podróż? Albo ja miałem krążenie. Będziesz pedałował 4-7 godzin? Taki napęd, 4 z Walter Barzynowy? Mamy. Tak zwany napęd Flintstone'a. Powiedz mi, czy masz podcasty na DJ, bo bądź lub iba, także trzeba posłuchać czegoś. Książka. Jak działa mózg? O czym jest? O tym, jak działa mózg. Nie, bardzo, bardzo ciekawa książka, już się zacząłem. Doktor Podgórska. Chemia mózgu, neurogeneza, neurobudowa, o tym, jak poszczególne składniki chemiczne oraz części mózgu odpowiadają za nasze emocje, nastrój, tryb życia, samopoczucie i jak to świadomie modyfikować, na przykład przy użyciu suplementów lub diet. I co praktycznego już się dowiedziałeś? Jeszcze nic, bo dopiero zacząłem. Na razie jest 100 stron o anatomii mózgu. Ja cieszę się, bo... jeszcze vloga nie oglądałem z Ostrowa, ale mam przyjemność siedzieć prawdopodobnie z autorem jednym z lepszych scen w tym vlogu. I właśnie o tym rozmawiamy, Pytam go o jego przeżycia związane z tym, tą sceną. Ja widziałem, tak, jest pod wrażeniem twoich umiejętności do montowania. Prawie jakbym Netflixa oglądał, a swoją drogą polecam, bo... Co dzisiaj mamy? Wtorek. Jutro na Netflixie wychodzi serial, w którym miałem okazję się udzielić. O jaki? To się teraz nazywa Absolutni Debiutanci. W ostatnim odcinku jestem tam parę sekund. To jest Sara, nasza szefowa. Cześć szefowa. Cześć. Rozmawiamy o talencie edytorskim naszego operatora. Ale też aktorskim Marcina. Zgadza się, nie możemy pominąć tego wątku. Dlatego, że Marcin występował w filmach Netflixa? No właśnie. Właśnie. Bo jutro jest premiera tego. Niesamowite. Niesamowite, że to... że ja się dopiero od was tym dowiaduję, że to nie jest nigdzie promowany. Zagrałem też najbardziej hejtowanym filmie ostatnich miesięcy w Zielonej Granicy. Ja się dziwię, że Marcin jest tak słabo wykorzystywany w marketingu Legii, nie? On powinien być wszędzie. Chciałbym zwrócić uwagę, jak bardzo elokwentny jest Michał w swoich wypowiedziach. Dlatego kończymy tę rozmowę do mnie. Zawsze jak ja trafię, to i tak. Dawaj Marcin, dawaj. Dawaj, pokaż.
ile dzisiaj jesteś na filmie? O Jezu, nie wiem, to nie chodzi o to, to chodzi o emocje. Poczekaj, co powiedziałeś? Tu nie chodzi o pieniądze, tylko o emocje? Czyli nie przelewamy, tak? Bardzo się cieszę, zajebiście dużo emocji. Ale wyobraź sobie, jakie będą miał negatywne emocje, jak nie myślisz. Ale tu chodzi o emocje, nie o pieniądze. Ale znowu mi chciałeś to zrobić. Nie, nie. Marcin przed chwilą przed kamerą przyznał. Chodzi o to. Marcin, mogę ci kieszaba mu wysłać.
you know what time it is, Laker fans. Another great day, another successful win, another hard-fought game by the guys, man. On to the next one.